Może to wyłączę na chwilę, bo bardzo hałasuje. Myjka myje płyty. Dobrze, myjka przestała myć płyty. Wracamy do płyt winylowych. Słuchajcie, do czego wracamy? Tam się myła płyta. Cacio Tirato. Kubańskie wydanie, muzyka latynowska, gitara klasyczna, to samo Nico Rojas. Dużo, dużo muzyki na płytach winylowych z gatunku jazzu i flamenco pojawiło się na stronie www.popmaster.pl, ale nie o tym rodzaju muzyki chcę z wami rozmawiać, o innym rodzaju muzyki i dużo polskiej, dobrej muzyki. Zaczynamy! Cześć, witam was ponownie, Andrzej Stabelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, box 99, 100, pierwsze piętro. Słuchajcie, tak jak wspominałem, dużo polskiej muzyki na płytach winylowych, ale dużo polskiej muzyki to jest rzecz względna po prostu. Dla jednego 10 płyt to jest dużo, dla innego 100 płyt to jest dużo. A ja mam coś pomiędzy 10 a 100, no 10 a 50, no 10 a 40, no może 30. Około 20 płyt z polską muzyką. Od czego zaczynamy? Od budki Soufflera. Składek z budki Soufflera 1974-1984. Proszę bardzo. Budka Soufflera, jej największe przeboje. A ja już się rozglądam, wiecie za czym, ale nie widzę. Nie widzę okularów. Okej, dobrze. Będę sobie radził bez okularów. Następna płytka. To mamy Alex Band. Straight On chyba. Straight On, tak to się chyba nazywa album, grupa, znaczy zespół pod dyrekcją Alexa. Jakiego Alexa? Alex Band pod dyrekcją Alexa Maliszewskiego. Zapomniałem. No, zdarza się. Okej, okay, Ludzkie Uczucia i grupa DAP. To wszystko za chwilę pojawi się na scenie www.popmaster.pl. W tej chwili nie ma, ale za chwilę, za 5-10 minut, może pół godziny pojawi się na stronie te wszystkie płyty, które wam pokazuję. Ok, po grupie DAP mamy Krystynę Prońko 1980. To już drugi egzemplarz Krystyny Prońko u nas w sklepie. Także cieszę się, bo bardzo fajna płyta. To samo dotyczy tej płyty. Wykonawczyni to Grażyna Łobaszewska, ale nie ta, co była na początku tego roku prezentowana. To jest inny album Grażyny Łobaszewskiej w duecie z Piotrem Szulcem. Solo i w duecie. Album solo i w duecie. Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc. Ok. Ernest Bryl, Wojciech Trzciński. Kolęda nocka. Te płyty niektóre już umyłem, bo płyty są w, można powiedzieć, fantastycznym stanie, tylko że fantastycznie brudne są. Ta myjka, którą widzieliście, właśnie wyłączyłem. Kubańska muzyczka też. No niewiele kubańskich płyt miałem, to chyba są druga i trzecia płyta, jaką w życiu miałem wydaną na Kubie. Pierwsza to był Elvis Presley. No a teraz mam kubańskich artystów. Nico Rojas na przykład. Okej, okay. Jeszcze raz DAP, proszę bardzo. Teraz mamy Ewę Bem, która kocha grupę The Beatles. Mówiąc szczerze, w życiu jak pokażę, jest zasada karta 100. Mówiąc szczerze, to I Will. Tylko wysłuchałem pioseneczki i drugą Here, There and Everywhere. No i słuchałem tego I Will i nic nie ma wspólnego z Beatlesami. Tak przerobiony kawałek na jazz, wersję jazzową. Fantastycznie przerobiony oczywiście, co nie? Także bez zastrzeżeń. Także Ewa Bem, Loves the Beatles, to jest drugi egzemplarz na stanie. Edyta Geppert, to czyta Life. Life, Edyta Geppert, proszę bardzo. Też płyta w fantastycznym stanie, tylko że brudna. A, tu się jeszcze trafiło coś takiego, The Warsaw Percussion Group. Płyta jazzowa, Polish Contemporary Music, Contemporary. Proszę bardzo, warszawska perkusja. No i jeszcze raz chyba muzyka jazzowa, poznański zespół perkusyjny. Poznań Percussion and Sub, pod dyrekcją Jerzego Zgodzińskiego. Jerzy Zgodziński i poznański zespół perkusyjny. Teraz magiczne momenty, John Porter na żywo, proszę bardzo. John Porter na żywo, takim kameralnym jakimś nastroju, to znaczy sala bardzo mało osób, tak dalej. No nawet nieźle to brzmi. Najważniejsze przemówienie, wstęp Johna Portera, no za wiele nie miał do powiedzenia, bardzo mi się podobało, bo niektórzy mówią, tak jak ja teraz, a on po prostu krótko, zwięźle, dziękuję, gramy, śpiewamy. Okej, okay, budka, nie budka, ale Buda jest. Grupa pod budą. Lecz dopóki co żyjemy. To chyba najtańsza z tych płyt, około 10 zł, o ile pamiętam. Jedna strona bardzo ładna, a w drugiej jest bardzo piękna rysa, ale chodzi normalnie.
Dobrze. Ewa Demarczyk była ostatnio, ale to był album studyjny, a tu mamy koncept. Podwójny album Ewy Demarczyk. Proszę bardzo. Z koncertu zdaje się chyba w Krakowie, o ile dobrze pamiętam. No nie przeczytam wam, bo tych kolorów nie mam, ale chyba wiem, gdzie mogę je znaleźć. Chyba w Polsce mam najwięcej płyt Martyny Jakubowicz. Marguilacz. Nie wiem, jak to czytać. Jeszcze w styczniu nie miałem żadnej, a to jest czwarty albo piąty egzemplarz. Dzisiaj koniec stycznia jest, 30, także w sumie końcówka stycznia. I to jest czwarty albo piąty egzemplarz. 5 albumów kupionych w styczniu. Dziwny jest ten świat. Naprawdę dziwny. I Czesław Niemen z Archiwum Polskiego Bitu. Volume 22, Volume 22. Słuchajcie, nie wiem skąd się mokry kot wziął. W Słupsku chłodno. Nie, chociaż nie najgorzej, bo jest chyba w tej chwili plus 5. Jest sucho, a ja mam tutaj mokrego kota. Wet cat, mokry kot. Album w Europie, w Niemczech wyszedł w 1985 roku. W Polsce wyszedł rok później, z tym, że w Niemczech został wydany album przez wytwórnię RCA, a w Polsce Polskie Towarzystwo Razem. Tak to chyba się nazywa. Chyba uda mi się to przeczytać. Wet Cat. Klub Płytowy Razem. Przepraszam. Klub Płytowy Razem. Razem to było takie czasopismo w sumie młodzieżowe. I tam trochę o muzyce, chyba najwięcej o muzyce. No i to było moje czasopismo, słuchajcie. Ale jaja. Dobrze. Dobra, dajcie sobie spokój, dam sobie spokój z Razem. Ok, Mental Cat. Manam, to już druga płytka. Trzecią płytką, o! Nie rób tyle hałasu, o! Nie mam już dla ciebie czasu. I już chyba na zakończenie. Ciemno jest, co nie? Chociaż oni mówią, że się ściemnia, co nie? Ściemniają trochę, bo już nie ściemnia się, już jest ciemno, bo jest godzina 18.45. Tak się ściemnia, to może nie tak, jest ciemno. Słuchajcie, się ściemnia. Okej, okay, w porządku, niech się ściemnia, a następny film zaczniemy od ciemności. Tak, ciemna strona księżyca. Od tego zacznie się, ciemna strona księżyca. Od tego zacznie się następny film. Dobrze, to na razie, trzymajcie się. Udanego tygodnia, all the best dla wszystkich. Dla siebie też. To na razie, pa.